Gdańsku z tej strony Maciej, 24 listopada, godzina 10:30. Rozpoczynamy ostatnią orkę zimową. Troszkę ponagrywamy, troszkę pogadamy o nawozach, o cenach. Także zapraszam Was na film. Orka prawdopodobnie będzie trwała 2 dni, dzisiaj i jutro. Z tego względu, no, że szybko robi się ciemno, nie ma co tam po nocach się szarpać. Teraz mogliście zobaczyć mój sposób, który wykorzystuje nawet tata, czyli potem, żeby nie jeździć przykładowo sąsiadowi po zasianym, jednemu, drugiemu, można tutaj jeszcze kolejny taki przejazd wykonać, czyli 3 czy 4 przejazdy cofać cały czas pługiem do tyłu i nie ma takiego omijaka później, żeby zaorać, to trzeba by było wjechać tam na sąsiada pole. Później wystarczy pług odwrócić w jedną stronę i ta cała tutaj poprzeczna strona przygraniczna powinna być zaorana. Czekaj! Ja ci trochę cięgno wciągnę, bo nigdy pług nie może wypychać tego. Lepiej jak on podnosi, jak wypycha wieżę. Daj do góry. Ale mi się wydaje, że i tak jest ten za dużo. Jeden obrót, zobaczymy. Co? Tak 10-11, nie? No tak widzisz mniej więcej. Na razie jest, zobaczymy co będzie. I to idzie, czy ślizga się? Zobaczymy sobie głębokość orki, ale chyba za głęboko to idzie.
około 30 cm. Albo zostawimy, nie będziemy kombinować. 30. No tu jest piach, to mocniej ten puch wciąga w glebę. Zobaczymy dalej. Także na razie nie kombinujemy nic. Na 30. Gasić czy co teraz? Na razie nie chcę kasy. Tak teraz już zjechały się raptownie. Nie raptownie. Bo teraz jeździmy na 10. 9 na godzinę. Twardo jest jak smok, chłopie, puk wyrzuca. I tam teraz jest lepsza ziemia. Mi się wydaje, że teraz powinniśmy opuścić trochę na kole znowu o jedno. Co ty o tym sądzisz? Tylko, że nie wtedy jak dwa obroty, tylko teraz o jeden wrócić. Widzimy się z pokładu ciągnika, mamy godzinę 15:09, za chwilę będzie robiło się ciemno. I co, mamy zrobione już około 5 hektarów. Nie wiem, czy dzisiaj będziemy walczyć z tym wszystkim. W sumie nikomu się nie chce przyjeżdżać tu drugi raz, bo to drugi dzień minie. Także moglibyśmy to pociągnąć w nocy. Tym bardziej, że jest długie pole. Zobaczymy. Jak na razie jeszcze cały czas działamy. Mimo jakichś tam niewielkich opadów cały czas jest sucho i twardo. Jak mogliście zauważyć, orzemy na to około 30 cm non stop. Pytacie o to, czy planujemy kupić teraz jakoś nawozy i jak z paliwem, czy kupujemy paliwo. Co tu robić w tej sytuacji, tej podwyższonej dość mocno inflacji, podwyższonych wszystkich cen. Jeżeli chodzi o same nawozy, to my z Kamilem byśmy kupili je troszkę wcześniej. Tata co, nic nie mówi na temat nawozów, nie? Czy mówił coś ci? Nie, nic nie mówi, nie? Także Boguś pewnie by kupił przed siewami, przed rozsiewaniem, czyli pewnie luty, marzec, tak? Pierwsze azoty. I pewnie wtedy by kupił. No co, kupić na pewno kupimy, bo kupić trzeba. My tutaj nie będziemy na tym oszczędzać. To co trzeba, no to wiadomo, że trzeba rzucić pod uprawę. I tutaj nie ma żadnej dyskusji, że ceny są wysokie, to my będziemy jakieś strajki robić albo się buntować. To co trzeba, to trzeba rzucić i tyle. Będziemy chcieli to w jakimś tam stopniu ograniczyć. Będziemy pilnować taty, żeby jednak nie przesadzał, bo jak wiecie, Boguś trochę lubi przesadzić, nie zwracać na to uwagi, bo jak on to mówi, jego zawsze było stać na nawozy, ale to nie chodzi o to, żeby bardzo drogi nawóz wyrzucać, po prostu ładować niepotrzebnie nie wiadomo jakie ilości w poprzeczniaki lub w uprawy sąsiednie. Tylko chodzi o to, żeby jak najbardziej ten nawóz wykorzystać w uprawie, w roślinie.
No i będziemy do tego dążyć, żeby zminimalizować jakiekolwiek straty. No i jakoś to liczyć tak, żeby za dużo nie włożyć, a jak najwięcej z ziemi wyciągnąć. Także my żadnych strajków nie planujemy. Kiedy kupimy, to wszystko zależy od Bogusia. Jeżeli tutaj chodzi o jakieś nasze opinie, co moglibyśmy wam polecić, no to chyba kupienie szybsze, bo jak to się mówi, tanio to już było. Ceny zboża oraz rzepaku, kukurydzy i tak dalej nie prowokują do tego, żeby te ceny nawozów były niższe, żeby to taniało, a wręcz w drugą stronę. I tutaj nie chodzi, bo dużo osób ma pretensje do osób jakby rządzących czy do polityków, lecz tutaj powinniśmy patrzeć bardziej globalnie pod tym względem i nie powinniśmy się kłócić między sobą, czyli my jako ludzie, że ktoś popiera taką partię czy taką, bo dosyć często do tego się sprowadza, że my wszyscy się kłócimy, a to nie o to chodzi. No tutaj głównie taka polityka międzynarodowa, no i głównie tutaj Chiny i takie duże mocarstwo nas wykańczają, gdzie podnoszą ceny tego wszystkiego, a my na tym tracimy. I to nie jest moim zdaniem jakieś tam widzimisię firmy produkcyjnej i nawozy, już tutaj nie będę mówił nazwami, tylko jeżeli jest jakaś cena, Zachód nas wykupuje, rynki zagraniczne nas wykupują z tego nawozu, no to siłą musimy te ceny, te firmy produkcyjne muszą podnosić tą cenę i my jako rolnicy jesteśmy na szarym końcu, nie mamy za dużo do gadania, bo to tak samo jak do nas by Niemiec przyjechał czy Chińczyk i powiedział, że za rzepak da nam 5000 złotych za tonę, no to my ten rzepak sprzedamy Chińczykowi, nie będziemy tutaj sprzedawać jakiejś firmie lokalnej, która ten rzepak kupi od nas 2000 złotych taniej, tylko będziemy chcieli sprzedać te 2000 złotych więcej jak ta firma lokalna. No i tak to się dzieje w każdej gałęzi gospodarki i myślę, że nie mamy tu zbyt wielkiego wpływu, także my do jakichś tam strajków nie będziemy się przyłączać, nigdy się nie przyłączaliśmy, zawsze robimy swoje. No trzeba kombinować w rolnictwie, my widzimy te różne zmiany i też kombinujemy, no jak każdy, no każdy jak to mówi, każdy orze jak może i no i nie ma co się nakręcać jeden przez drugiego, tylko po prostu trzeba działać, kombinować i my też zamierzamy kombinować, każdy zamierza kombinować i trzeba sobie jakoś radzić. I w rolnictwie też trzeba sobie radzić, no niestety dzisiejsze nowoczesne rolnictwo opiera się w dużej mierze na jakimś tam myśleniu, na strategiach, na obliczeniach. No już niestety byle Kaziu nie może mieć teraz ziemi i po prostu no bawić się w to i nie liczyć tego wszystkiego. No po prostu teraz już trzeba być w rolnictwie dużym analitykiem i do tego się to wszystko sprowadza. Także no to tak to wygląda, jeżeli chodzi o nawozy. Po ile będą, po tyle będą, będziemy musieli kupić. Jak widzicie sami, produkty rolne też mają wysoką cenę. Rzepak ponad 3000, ile? Koło 3500, tak? Ja też nawet nie wiem, koło 3500 za tonę, no wszystko drożeje. Życie strasznie drożeje, także nie tylko to, że nawozy drożeją, wszystko strasznie drożeje. No jest inflacja, nie tylko jeżeli chodzi tutaj o Polskę, o nasz kraj, lecz na całym tutaj naszym europejskim kontynencie. Tak to wygląda. No nie są to łatwe czasy, szczególnie dla osób młodych, przedsiębiorczych, takich jak ja, Kamil i inne młode osoby, które nie mają jakby łatwego startu w życie. No nie oszukujmy się, kiedyś było łatwiej i nikt mi nie powie ze starszego pokolenia, że kiedyś było ciężej, bo to, że teraz osoby młode zarabiają więcej
i że kiedyś ta pensja była 1000 zł czy 900, jak to starsze pokolenia mówią, no ale mieli zupełnie inne koszty życia, zupełnie inne koszty ziemi, mieszkań, budowy domów były, także też nie możemy tego porównywać. No i mamy ciężko. I jeżeli chodzi tutaj o paliwo, no to też taniej nie będzie, paliwo będzie po nowym roku droższe. Kto ma możliwość, niech kupuje, my musimy zbiornik przenieść, także średnio żebyśmy kupili teraz, ale zobaczymy. Będziemy tutaj namawiać tatę, żeby te wszystkie zakupy zrealizować jakoś teraz na czasie. Co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Takie tutaj mamy stanowisko. Czy paliwo stanieje? Myślę, że te 6 zł będzie się trzymać. Jakiś przełom by musiał być. Jakieś wsparcie ze strony rządu, nie wiem. Coś obiecują, jakąś pomoc nawozową, ale myślę, że nie macie się co na to łudzić. Tata się trochę na to łudzi, ale czy trzeba na to patrzeć? Nie, no musimy jakoś kombinować i sobie radzić i wtedy jakoś przeżyjemy, poradzimy sobie. Na pewno nie jest to dobry czas na jakieś inwestycje. Trzeba ten okres przeczekać. I tyle. A my sobie działamy dalej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Chcieliśmy się tutaj odnieść do tych nawozów, do tych paliw. Pokazać, jak sobie teraz działamy. Także jutro pewnie będziemy kontynuować. I tyle. Na 17:30 my zakończyliśmy pracę, także wracamy na bazę. Orki zimowe 2021 zakończone, także my spadamy, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć, pozdrawiam.